Siemano, witam bardzo serdecznie, z wami gra Ward, a to jest 26 odcinek z serii Gothic 2 Juran.pl właśnie ze mną. Tak, i tu widzieliśmy się 3 dni temu ostatnio, także mamy już tutaj 4 rozdział, jak widzimy. No i zostało tutaj niewiele questów, niestety. I za co tutaj mogę się w ogóle zabrać? Labirynt, Antor... No dobrze. Świątynia jeszcze jakaś jest? Jest. Aha. Czarnej perły. Czy ja dostałem jakąś jeszcze mapę? Jeszcze musimy iść na terytorium orków. Okej. Także no nie wiem. Zobaczmy tą mapę może. Nie mam tej mapy? Wyspy Juran. Czyżby? No dobra, jeszcze może chodźmy do tego typka. Hej, ty! Więc nie. A nie, to było. Neota. Może nie. Skąd ty to masz? Gdzie tu jeszcze możemy iść? O! Poczekaj, chłopcze. Co się dzieje? Biorąc pod uwagę zagrożenie, które na ciebie czekają, dam ci starożytną zbroję. Dziękuję, skąd ją masz? Ja mam ją z bezgłowych złot Jacka. W końcu zapewniłam bardzo dobrą ochronę. Teraz czyń to, co masz do zrobienia. Niech broni cię potęga Inosa. Jakiś pancerz dostaliśmy. Nieźle, nieźle, nieźle. Teraz już nam nie powinno tutaj nic zagrozić, jak widzimy. Wieża Babel, tak. Malon, może coś ma dla nas. Ale sprawdzałem, niestety chyba nie ma. To by się nam troszkę przydało, przede wszystkim walkę broniono-ręczną, więc może byśmy sobie kupili nawet. Zresztą nie wiem, te 5 punktów nas bardzo zbawi, nie zbawi chyba nas za bardzo. Ale moglibyśmy chyba sobie kupić eliksiry te szybkości właśnie. Gdyż już było tak. No dobra, i to chyba będzie na tyle. Chyba, że może jakiś czar jeszcze obszarowy, nie wiem. Albo jeszcze coś może tutaj sprzedamy. No zobaczmy. Czary możemy sprzedać spokojnie. Nam się już nie przydadzą. Tu jeszcze jakiś czar jest, jest. No to samo zbroje. Niech będzie. No dobra, git. Tu już nic nie ma. Tu jeszcze coś będzie, no właśnie jest. Maczeta może być, to może być, to. O kurs, kilof. Ja pierdzielę. Dobra, odkupmy ten kilof już. Trudno. I to było na tyle chyba. Także okej. No dobra, i teraz chyba pójdziemy na terytorium orków całe. Bo tutaj trochę nie znajdziemy tych... No właśnie. Pytanie, którym teraz iść. Może pójdziemy przez tą teleportację właśnie... nie to. Jest to portowego. Może pójdziemy przez tę kopalnię. Będzie troszkę bliżej. Czemu się nie teleportuje? Ok, już ten przeniósł. Także jak mówiłem, spróbujemy przez tą kopalnię pójść. Przy okazji może dostaniemy ekspozytę bełt, jak mu damy. Bo się odstał tych bełtów, więc... A no już może coś się trafi za darmo nam, zobaczymy. Ewentualnie jeszcze tu mogę, że jakiegoś questa wywiełem po drodze. Więc warto będzie sprawdzić to. Opcje. No i może coś jeszcze tutaj wytargamy do podekspienia. Jakieś może silniejsze potwory, nie wiem. Warto sprawdzić po prostu. Także zbliżamy się już powoli do tego końca moda. Bo tu są z tego co wiem tylko 4 rozdziały. Także świątynia jest naszym ostatecznym celem. Ale labirynt chyba też sobie zrobimy. No bo powinniśmy jak najwięcej go tutaj wykonać. Faktem, które nam się chyba zbugowały, nie możemy ich dokończyć. Z tymi tabliczkami przede wszystkim, więc nie wiem jak to jest. Ale może coś jeszcze rozkminimy. Może trzeba będzie jeszcze iść tam do tej pustyni. Chociaż chyba wszystko się tam przerobiłem, poza tym smokiem. Nie wiem, może jakoś go tam dorwiemy. I którym teraz mamy jechać w ogóle tak na górę? Tędy czy tamtędy? Chyba tędy. To wciskamy. Nasz podjazd. Jest, w ogóle jest.
Ciekawe, czy tylko będzie po nas jechał. Coś chyba jedzie. Jedzie git. Także włączmy sobie może pana Sonika. Naszą kochaną notareczkę. Gdzie ona jest? Tylko zobaczmy. Nie wiem. Może chcę iść dalej. Tu jest. Ok, git. Mam raz widniej. I jedziemy na górę. Jeszcze raz. I pojechali. Tak, zbugowała nam się tutaj kamera trochę, ale no dobra. Jakoś jeszcze chodzi w miarę przyzwoicie. I dajmy może mu te bełty teraz. Stefan, twoje 100 bełtów. Dzięki, teraz możemy przejść do nauki. Tak o? Tylko straciłem bełty w takim razie. No trudno. Wywalone w to mam. Chodźmy do terytorium orków. A właśnie, co ty odwalam. Schowajmy sobie tą pochodnię i użyjmy sobie mikstury szybkości, żeby już czasu tutaj nie marnować. Bo jesteśmy raczej silni, damy sobie spokojnie tutaj radę ze wszystkim. Gdzie jest tylko te gaszenie? O, tu jest. Przeniosło się jeden punkt dalej, więc problem jest w lokalizacji tego. Dobra, także są tylko te mikstury. Okej, już mam. Pójka, robimy i lecimy na speedzie. I właśnie te posągi widzieliśmy. To są takie właśnie te, co nie mogliśmy ich właśnie włączyć. Ale na terytorium Heorków też jakiś tam był ten przełącznik, więc może sobie tam też ogarniemy. Na pewno coś tam ogarniemy sobie potem. Szósta się nie śpieszy, mało coś to zrobimy. Wiem, że tak moja postać tutaj zwalnia. Już widzimy, są potwory. Widzimy, wilki tutaj ładnie nam schodzą. No, w zasadzie nie. Nie do końca to jest tak, jakbym chciał. Bo trochę są silniejsze, nie wiem. Może i tak, może i nie. Nie ma czego plądrować. Więc wszystko pozbieraliśmy, okej. Tak. Co tu dalej jeszcze mamy? Tu jakieś potwory będą? No chyba nie. Sierwojady. Można ich zabić, ale no nie wiem. Mięso nie będę zbierał. To po co? Teraz pracowałem też szybcy, ale życie już na tak szybko się tutaj nie regeneruje, jak widzimy. Po prostu mamy zbyt mało tej czasu na wszystko. Żebyśmy wolno szli, to jakoś to może jakoś się nam dorobiło, ale tak to lipa jest. I tu mamy jeszcze tą kopalnię dawną i tu chyba był... O, jednak nie. O kurde. Ja są trochę mocniejsze te cienostwory, ale cienostwory mogliśmy bez przypału Nie ma czego zabić. spodziewać. Może damy skórki jeszcze tych cienostworów, będzie złoto. Właśnie, co ja odwaliłem. Tu nic nie widzę chyba. Schrony mieszek, no to złoto głównie. Jak to możliwe, że przegapiłem to miejsce? O, tablica, git. Amulet z rudy? Co on robi? Amulet ognika, czy co? Ha, bez kitu. Lol. Nie wiedziałem nawet o tym. No ale już ten ognik nam się nie przyda. Właściwie no, czuję się nie korzystać z niego, bo w returningu nam zabrali tego ognika. No, szkoda, mogli dać. Oho. To chyba jaskini jeszcze była dalej trochę. Także nie wiem, może poszukamy jej, bo tam wydaje mi się, że na pewno był jakiś teleport. Czy te kamienne megality, te kamienie, kamienne kręgi. Więc tam powinniśmy też zajrzeć. Tu swoją drogą byliśmy. No to przechodzimy przez most. Tak, to chyba było dalej nawet. Gdzie jest ten most? Pytanie. Tu jest. Tylko że teraz nie spaść. Dobra, nie spadłem. Git. Czemu to się mi nie regeneruje tak w ogóle? Czy by to się wyłączało? Czyżby miał go tak dużo, że się nie nadążał ładować? Nic tu nie A, ma. jeszcze jeden. Dobra, nie żyje. Chyba wszystko. Tu będzie dalej, to dalej. A tak, bez kitu to było w tym... za tym wodospadem.
Dobra, jeszcze może on trochę starczy tego biegania. I tu są jakieś potwory, jakieś pełzacze? Są pełzacze. Nie wiem po co już to zbieram, ale... A, wywalone w sobie to mam już. Kończymy to szybko, bez zbierania tych pierdół. Z młota na hito pociągniemy wszystko. Szkoda naszego tutaj czasu, żeby tym eliksirze tutaj zmarnować wszystko. Także pędzikiem sobie zabijemy. Tu jeszcze chyba jakiś potwór, tak mi się zdaje przynajmniej. Nie, już tutaj nic nie ma. Przynajmniej się jeszcze nie zrespiło. Ale chyba było. Tak, tu mamy jeszcze ścierwojady. Dobijemy je. Gin, gin, gin. Mek, mek, mek. Teraz już mamy na lajcie. No jak widzimy, że nam się to regeneruje powoli wszystko. Zostało tak zbyt wiele tego życia. I kurde, jeszcze się nam bateria nie wyczerpała. Dziwne. No, działa. Co to? Orkowie? Porąbało? Jakoś dupa boli. No dobra, nie żyje. I czy tu coś jeszcze będziemy mieli? Nie. Nic tu nie mamy, na to wychodzi. I skończyła nam się bateryjka. A, wywalone w to mam. Ładujemy dalej, speeda. Byle szybciej dobiec do tych orków. Tam już będziemy mogli walczyć trochę dłużej, bo jesteśmy już teraz słabsi. Znaczy, będziemy słabsi do tych orków. Znaczy, no. Znaczy, będziemy mieli cięższą walkę z nimi. Także tam już nie musimy biegać tak szybko, bo po prostu będziemy musieli przed nimi uciekać, więc to się po prostu mija z celem. Ale zanim jeszcze dobiegniemy, możemy użyć tej mikstury. Co też uczynię. Co to w ogóle tutaj robi? Świątynia. Aha, więc muszę po prostu je wszystkie powciskać, żeby ją otworzyć. Ale tego labiryntu też jeszcze poszukamy. O, młoteczkiem. Teraz jestem ja prawie jak Thor. Tylko wybrańcy mogą go używać. Czu, 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 czu. Okej, udało się. I idziemy przez ten most. Tu pewnie jakieś mamy nowe respawny. A więc sprawdźmy, co my tu mamy. To jakieś jeszcze będą potwory? Tam coś powinno się zrespić, jak nie golem, to jakiś inny potwór. Ewentualnie zębacz. Jak widzimy, nic tutaj nie ma. No tak, bez kill przecież tutaj były niedawno, więc to silniejsze potworki jeszcze nie powinny się zrespić nawet. Ewentualnie ten troll. Ale zobaczymy. Jak coś to będę zabijał. Ale jak widzimy, niestety już nic nie ma. Troll się będzie chyba tutaj długo, długo respił. Co najmniej kilka dni. Może kilkanaście nawet. No trudno. Przecież jakoś bez tego trolla na razie. Póki co lecimy tam. Tu jak widzimy mamy... Chyba kolejne miejsce do wciskania. Pozabiłem resztę ścierwojady. Mek, mek, mek. Ten jeszcze nie chciał zginąć. Dobra, o, ten jeszcze jakiś mocniejszy. Cztery ciosy, aż trzeba było, żeby go zgasić. To po mnie fajnie. Jakiś wiekowy ścierwojad nam się trafił. Bardzo, bardzo silny. I nam po prostu tutaj narobił biedy. Tu nic nie ma. No to git. No to lecimy dalej. Zabijemy jeszcze te wilczki. Odesiemy je na łona do nosa. Chodźcie, wow. Gin piesełę, gin piesełku, o, nie żyje. Tak, tu mamy jeszcze kolejne przejście, by tylko się nie zabić. I tu bodajże nie byłem, bo się wystraszyłem. Nie, nie kratoszczur się wystraszyłem. Wystraszyłem się. Chyba się z forów. Nie, czy może zabiłem je nawet. W każdym razie coś mnie tutaj wystraszyło mocno. Nie dałem rady po prostu tutaj przejść. Nie, tylko jeden jest. Nie wiem czemu. Dobra, nie żyje. No, więc to tyle. I tu jeszcze mam tabliczkę, właśnie muszę czytać. No, zręczności.
Może będę mógł założyć, mógł? Nie, jeszcze 40. Czy jak dobrze pójdzie, może jakoś do końca gry jeszcze dobiję te punkty. I będzie git. O, jak ładnie. Mamy już tutaj 15 minut i daleko doszliśmy. Będę tego nie spaść. Właśnie, bez kitu zapiszę grę, bo przez 15 minut nie zapisywałem. Będzie przypał. I tam terytorium orków. Co my tu mamy? Wargi. Z wargami to już na przypale będzie, bo one są jeszcze nie takie mocne bardzo. Dobra. Właściwie to są słabe, no. Tam coś może być, tak mi się wydaje. Smocze zębacze. Ale chyba wygram z nimi. No, bez kitu. O ja! Trzeba uciekać stąd szybko, 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 szybko. Tego nie przewidziałem. Tak szybko mnie te one pomordują. Wzwiałem. Kijowo się zachowałem. Grunt, że on tutaj w każdym razie to uleczenie. Myk. Dobra. Przydatny czar. Bardzo przydatny. Dobra, pojedynczy teraz. Co? Pięćset? To znaczy takie mocne były? Bez kitu. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. I skończy nam się speed. Ale dobra. Tuż jak widzimy nie będzie nam potrzebny, bo... Ewentualnie do ucieczki. Ale raczej sobie dam na razie radę. Z tymi zebulkami. Jak on mnie trafia? Jest to mały zasięg i szybko ginę. Ale dobra, mamy tutaj monopol, znaczy darmochę, więc się leczymy za darmo. Na koszt państwa w NFZ-cie. Więc git. I tutaj może, nie wiem. Idziemy dalej. Być może trafimy na orków. W każdym razie musimy znaleźć te wejście do tego labiryntu, czy tej świątyni, czy tam do czego innego. Bo bez tego się już nie obejdzie. Aha, no dobra. Może weźmy sobie łuk. I coś tam się wyświetliło, ale nie widzę do końca co. Być może jakiś ork nawet. Ewentualnie szczur. No zobaczmy. Na razie nic nie widzę. Jesteśmy bezpieczni, więc... O! Już widzę jakieś... na trolla widzę. Dobra, na razie orków może zdejmiemy. Może będą słabi akurat. Zobaczymy. Bez kitu. Słabizna. Jednak dobrze tutaj brakują, widzimy. No właśnie, bez przypału. Niczego tu nie znajdę. No bo już wojownik jest, nie zwiadowca. Niczego tu nie znajdę. Dobra, ale trolla możemy chyba zabić. Płasimy się na trolla. Jak się przyda. Tylko, że tu mamy dwóch troli. Dobra, nie do mnie przyjdzie. Kobiecie trolla trochę będzie tutaj wolne. Ha, bez kitu. Słabiutko. Już nie żyje tak szybko. Dzięki za ekspa darmowego, praktycznie. No i koniec. Kur. Trafił mnie. Przypał. I po nim... tu chyba nic nie będzie. Dobra, i tu mamy terytorium orków całkowicie już. Jak ja tylko koło nich przejdę?
Ewentualnie może jakoś im rzucić ten burzę ognistą. Idioci. Idioci. Zabijmy. I spadli. Ale dobra, może tutaj walniemy ten czar. Co mi szkodzi. O ile mam przyrobić czar jakiś. Niestety nie bardzo. Nawet mamy tutaj jakichś elitów. Dobra. Może pojedynczo jakoś tutaj dojdziemy. Dobra, jest git. Pomakuś tutaj wbijemy. Ja pierdzielę, zabiją mnie. Teraz stąd uciekamy. Szybko, 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 szybko. Dobra. No nie, zabił mnie pięknie. Jeszcze mnie zajarał. Git. Po prostu pięknie, pięknie, pięknie. Nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak się tutaj. Jeden zabity, git. Kurde. Spadnę z tym, taki będzie finał. Zaraz upiszę ten zapis może na drugim miejscu. Kurde, nerwują mnie. Jeszcze zły save wczytałem. Ja pierdzielę, ciężkie życie ulicznego youtubera. Nawet nie dało mi spokoju nagrać, niestety. Także teraz mogą być problemy z synchronizacją, niestety. Chyba że dobrze jakoś to trafię, nie wiem. Postaram się, ewentualnie mogą się teraz być opóźnienia, więc nie wiem jak to będzie. Wywalone w to mam. Bijemy. No, jeszcze mnie zabił, jeszcze raz. Dobra, zabijmy go. Uff, zabity został on na szczęście. Dobra, leczymy się znowu. Git, a więc co teraz dalej robimy? Gdzie to jeszcze są orkowie jacyś? A, szamani. To z nim będzie problem niestety. Tu będzie ciężej zabić niestety, więc no... Ha, jakby tu się do nich zakraść. Co do cholery. Dobra, git. Ułatwili mi to. To są głupi. A więc gin. Bierzemy raz ich czary. Przydadzą nam się. No i ha po nich. Tu jeszcze jakiś jest. Dobra, nie żyje. Tu jeszcze jakiś jest?
Co do? Kolejny szaman. No ładnie, nawalamy go. Nawet się nie skleił, że jestem za nim. O, jakieś firebole. A ten zaspany jest jeszcze, jak widzimy. Bierzemy co nasze i lecimy dalej. No co jest? Odwalać czy co? Dobra, o, taka skrzynia jest. Nawet bez... Ważny płaszcz. Bez kitu. Ciekawe, czy są na przykład mojego pancerza. Ale chaos tak średnio. Strój różnych sztuk. I jeszcze strój poszukiwacza. To w sumie szata jest, ale raczej wolę tą zbroję. Nawet będziemy mogli ją za więcej sprzedać, jak widzimy. A co to jeszcze będzie? No właśnie, z strzałami. Kiepsko. Co tu jeszcze? A, wojowników odwrot pokonam. No, teraz już gorzej. Znowu jaja jakieś robicie chyba. Dobra. Może tu? Spokój, spokój. Chodź tu, chodź tu. No gino. Dobra, nie żyje. Teraz został jeszcze ten mag. Szaman. Syn ducha w zasadzie. Jeszcze go ubijemy i trochę tyle. No, zbugował się kolejny. A, jeszcze nie koniec. No i było zadzierać, było. Było? Nie było, właśnie. Tam jest jakiś most znowu. To jest chyba nasze miejsce docelowe. I tak widzimy, jest jakiś hełm. Hełm podziemi, bierzemy. Przyda nam się bardzo, bardzo, bardzo. Jak widzimy, jest nawet lepszy od naszego hełma. Nie do końca może, ale... Bardziej klasko wygląda. No to bierzemy. A, fajnie. Teleportacja. No dobra, uratował się. Bez kitu. No dobra, a może Beler nam coś da? Tu nic chyba nie ma. To jakiś przerwany most tylko. Chyba tu coś się można przeczytać, nie wiem. Zobaczmy. Bo tu jest ten rzekomy labirynt chyba. Do końca to nie wiem. Dobra, zapiszmy. I chyba się przeniesiemy tam, gdzie... Tego labiryntu, gdzie mieliśmy. No, rebeliarze. Co by tu dać mu tylko? Czy było tych trafień? Ładnie. 500. Lol. Zgubił się chyba, biedak. Na gin. I tu gdzieś chyba był ten włącznik kolejny. Tego teleportera. Czy nie, to są chyba one wszędzie. Także teraz musimy znaleźć. Tutaj byłem w ogóle? Nie no, wydaje mi się, że chyba byłem. A może nie byłem. Pięknie. Nie wiem, zobaczmy. Gdzie to mnie w ogóle przeniesie chyba do nowego świata, tak mi się zdaje. Jeszcze nie. No więc to było za proste. Co to? Smok. Porąbało. Słaby. Nowy level. I serce nam dostaliśmy.
Bish Please to już teraz jest niepokonany chyba. I tu mamy jakąś świątynię. Tylko co dalej? Złoto, złoto, złoto. A na cholerę mi to złoto. Nie potrzebuję tego złota całego. I tu będzie jakiś ham. Chyba nie. Tam jest jakiś ten teleport, już mnie przeniesie do tego chyba innego świata. Ewentualnie nie. Zobaczmy, nie. Może tak, może nie. Brama? Lol. Gdzie ja lecę? Zaczynam się pomału bać. No dobra, sobie lecimy pomału. Mam nadzieję, że jakoś to jeszcze przeżyje może. A więc tak to działa. To jest ten labirynt cały? Regulus, mam nadzieję, że dobrze się zastanowiłeś. Nad czym niby miałbym się zastanawiać? Przejściem w to miejsce, teraz zostało dla ciebie tylko jedno wyjście. Co, jak, gdzie? Gdzie mam się udać? Wszystko jest przecież zapisane na papirusie, nie wiem jeszcze czy co? Zaproszenie jest tutaj tylko do prawdziwych bohaterów, którzy szukają ostatecznego testu, który potwierdzi bohaterskość. Daj mi ten papirus. Pismo na papirusie jest bardzo stare i wyblakłe. Przecież nie da się go czytać. Gdzie ja w ogóle jestem i jak mam się stąd wydostać? Kim ty do diabła jesteś? Jestem Regulus. Jest to labirynt mistrzów. Wyślę cię najpierw do Izabel. Ona podobnie do zadanie. Jeśli się ostoisz, wyślę cię do innego mistrza. Jeśli przejdziesz wszystkie próby, wszystkich mistrzów wróć do mnie. Nie mam ci nic innego do powiedzenia. Idź już. Dobra. Skoro tak mówisz. Porąbane rzeczywiście. Bardzo porąbane. To gdzieś nad łóżko jest? Kuchnia? Co do cholery? Dobra. Tam sześć save mamy chyba przed nabriętem. Dobra. No to chyba tam nic nie grozi jeszcze. Chyba my tutaj będziemy nas mieli. To mogę przejść? Chyba mogę, ale co tam da? Nie wiem. Lecimy na razie tam. Zobaczymy, co nas tam czeka. No dobra. Gdzie teraz? Tam? Tam chyba nie. Dobra, może skręcimy tutaj wpierw. Co nas tyle nie czekało teraz? Są to jakieś kobieciny, jak widzimy. Jakieś obrazy, jakieś wieże Babel znowu. Oczywiście porąbane to miejsce jest. Dobra, i tu jest jakaś Izabel. Hej, ty! Pandur. Co ona mi da w takim razie tutaj do zrobienia? Witaj. Jestem... Interesuje mnie, kim jesteś. Pójdziesz na górę, na platformę i pokonasz swoich prawdziwych przeciwników. Gdy już ich pokonasz, czynisz tak jeden poziom niżej, jest widoczny za zielone światło. Jest tam teleport. Na samym dole przejdziesz od zielonego sześcianu do czerwonego. Dobra. Easy. Co my tu mamy? Nic chyba. Łóżka są, są. A może on coś jeszcze nam powie? Zobaczmy teraz. Hej, ty! Pandur. Nic. Dobra. Tu chyba skręcimy tam w bok jeszcze i zobaczymy, co nas tam będzie czekało. I chyba na tym zakończę odcinek. Bo co dalej możemy zrobić? Na razie chyba nic. Musimy chodzić tam prosto, tak mi się wydaje. Czy też na tą platformę, nie wiem. Może na to. A, jeden z tych chodzi, więc chyba na tą platformę. Ale tu jeszcze zajrzymy tutaj. Coś tu się może nam jeszcze trafi, zobaczmy. Bo ten labirynt będziemy musieli sobie na pewno przerobić jakoś tam. A potem pójdzie do tej świątyni jeszcze całej. Lucia? Hey, co on tutaj robi?
Szanowny Skorins. No dobra, wiecie co? W tym odcinku już będzie chyba wszystko i tak tak dużo zrobiliśmy akurat tak na ten odcinek. Nie wiem czemu tak się udało, ale jakoś się udało. Więc z mojej strony to wszystko, ja się z wami będę żegnał, a kolejny odcinek będzie jutro. Bo akurat jutro mam wolno od szkoły, jakoś tak wyszło, że nauczyciele są niedostępni. Będą tam matur pilnować, czego tam innego. I po prostu nie mamy lekcji, więc ja siedzę w domu i nagrywam kolejne odcinki, więc... Widzimy się jutro, już niedługo, więc cześć!